cały pomysł narodził się z tradycji naszej szkoły w organizowaniu takich imprez. Wcześniej byliśmy placówką, która co roku, jeżeli się nadarzały oczywiście wybory parlamentarne czy prezydenckie, organizowaliśmy takie wybory, wybory tak naprawdę dla uczniów naszej szkoły. I tak naprawdę one były odzwierciedleniem tego, co później okazywało się w rzeczywistości, czyli wyniki pokrywały się z tym, co było w szkole, z tym, co zazwyczaj wynikało z już wyborów generalnych. No i cały pomysł oczywiście narodził się z połączenia tych dwóch rzeczy, czyli naszej tradycji organizowania tego oraz propagowania języka angielskiego wraz z kulturą krajów anglojęzycznych. Cały projekt polegał na wprowadzeniu elementów wiedzy o Stanach Zjednoczonych, elementów geografii, kultury, historii, a także ustroju, które były też tłumaczone na lekcjach włoskich historii, a przede wszystkim na języku angielskim. W języku angielskim uczniowie później przygotowali plakaty w języku angielskim również, a finalnym punktem całego procesu była debata. Natomiast dzisiejszy dzień to są wybory, czyli zakończenie całego projektu, który ma na celu właśnie pokazać, jakie są nastroje na szkole, kto jest bardziej popularny. W przeciągu 15 minut powinniśmy wiedzieć, kto już jest zwycięzcą. Głosowanie przeszło bardzo sprawnie. Dużo osób, dużo uczniów, praktycznie większość wzięła w tym udział. Nie było żadnych pomyłek, ani nikt nie zagłosował dwa razy na kogoś. We would like to welcome our special guest from the US Embassy, Mr. Chuck Ashley. Our teachers and all of our students and colleagues. The winner of the primary elections in high school number 3 in Zielona Góra is... What do you think? Who is it? And the results are 74% to 26% for